Pan Jezus jest przedstawiony nam w Słowie Bożym jako oblubieniec, a Kościół jako Jego oblubienica. I tym tematem myślę, że dobrze by było się zająć, bo jest to dosyć kosztowna cecha osoby Pana Jezusa. Jednym z takich pierwszych miejsc to jest Mateusza 25:6, gdzie Pan Jezus jest bezpośrednio nazwany oblubieńcem. I tutaj w Mateusza 25 rozdział 6 werset mamy takie słowa. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Apostoł Jan, pisząc w swoich listach, powiedział, że oto już ostatnia godzina. Od tamtego czasu minęło 1900 lat z okładem i ta ostatnia godzina posunęła się jak gdyby bardziej do przodu. I widzimy, że na tym okrzyku mamy oto oblubieniec, gdzie oblubieniec to jest właśnie osoba Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce takie, które identyfikuje Pana Jezusa z oblubieńcem, to jest Efezjan. 5 rozdział, 27 werset. I tutaj widzimy Pana Jezusa, że On ma oblubienicę i On tą oblubienicę przygotowuje, aby sam sobie, mowa jest o Panu Jezusie, aby sam sobie, czyli dla siebie, przysposobił Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Pojawia się tutaj termin Kościół. I Kościół jest tu przedstawiony jako podmiot i przedmiot działania oblubieńca. Podmiot, bo jest partnerem oblubieńca, a przedmiot, bo oblubieniec coś wykonuje na kościele. Co to jest w ogóle Kościół? Kościół to są wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa na całym świecie, żyjący na obliczu ziemi. Każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi i ma przebaczone grzechy przez to, że uwierzył Panu Jezusowi, jest przez Ducha Świętego włączony lub zanurzony w Kościół. Staje się częścią Kościoła. I Kościół to są wszyscy zbawieni. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa w obecnym czasie, wszyscy zbawieni przez Pana Jezusa, są od razu przez Ducha Świętego włączeni w Kościół. Jeśli otworzymy pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset, to mamy pokazane, że dla Boga na tym świecie istnieją trzy korporacje ludzi, trzy grupy ludzi. I te trzy grupy ludzi mają swoje odrębne obyczaje, odrębne zwyczaje, są odrębne. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, tak mówi werset 32, 10 rozdziału 1 listu do Koryntian. Żydom nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Zbór Boży to jest inna nazwa na to, co nazwaliśmy przed chwilą Kościołem w Efezjan. Czyli są trzy grupy. Żydzi. Druga to są Grecy lub
inaczej też nazywanie poganie. Nie wolno tej grupy mylić z helenistami, bo heleniści to są po prostu Żydzi z rozproszenia po całym imperium greckim i potem szerzej po świecie po prostu, ale też należący do tej pierwszej grupy Żydów. Więc Żydzi to są ci, którzy genetycznie wywodzą się od Jakuba, bo Jakub został nazwany Izraelem. Jakub to jest wnuk Abrahama, syn Izaaka. I jeżeli ktoś nie jest urodzony z rodziny, w której płynie krew Jakuba, nie jest Żydem w żadnym sensie. A kto to jest Żyd duchowy? Żyd duchowy to jest ktoś, kto oprócz tego cielesnego pochodzenia według krwi od Jakuba, również uwierzył Bogu, tak jak Abraham. I stał się również Żydem w sensie duchowym. Grecy z kolei. Grecy to są, jak mówiliśmy, poganie również. To większość z nas, jeśli nie wszyscy, wywodzimy się z pogan. Czyli to są ludzie, którzy mają poza izraelskie pochodzenie, ale którzy także są co do pewnych obyczajów. Mają różnego rodzaju kultury. Polacy na przykład mieli różnego rodzaju zabobony, które możemy w różnych muzeach prześledzić. Z kolei ludy azjatyckie, czy amerykańskie, czy też Indianie. Poganie generalnie co do zasady są obcy przymierzom i bez Boga na świecie. O ile Żydzi poprzez swoje genetyczne pochodzenie, poprzez swoje pochodzenie co do krwi od Jakuba, który był wnukiem Abrahama, mieli również jako składnik narodowościowy przekazane dziedzictwo dotyczące tutaj kultury związanej z wierzeniem jednemu prawdziwemu Bogu, gdzie oczywiście zawsze nawrócenie do Boga jest sprawą indywidualną. Wielu tych ludzi faktycznie skorzystało z tego, że mieli od małego wyuczoną znajomość historii Abrahama, Izaaka i Jakuba i faktycznie uwierzyło temu jedynemu prawdziwemu Bogu. Ale również było możliwe, że ktoś był tylko nośnikiem kultury żydowskiej bez zaangażowania serca. Czyli podtrzymywał tylko zewnętrzny pozór, podczas gdy serce było martwe. Taki zarzut stawia Żydom w czasie osobistej obecności na ziemi Pan Jezus, że są jak groby pobielane. Z zewnątrz wszystko wygląda elegancko, ale w środku jest tylko objaw działania zepsucia i śmierci. I poganie byli dalecy od Boga, bez Boga na świecie. W Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że Bóg pozwalał chodzić im własnymi drogami. Oczywiście poganie mieli takie same prawo uwierzyć Bogu jak Żydzi, bo przecież kimże był Hiob, jak nie poganinem, a uwierzył Bogu? Kimże byli inni święci Starego Testamentu, których mamy opisanych, którzy nie byli Żydami, byli z pogan. A mimo to uwierzyli. Kim była Rahab? Była poganką. Obca narodowi żydowskiemu i bez Boga na świecie. Ale miała otwarte oczy i przez te otwarte oczy zobaczyła, co się dzieje, i że jest Bóg, który jest godny zaufania. Uwierzyła mu i mamy ją wymienioną w liście Jakuba jako usprawiedliwioną z wiary. I usprawiedliwioną z wypływającej z wiary działań potem serca. Ona przyjęła uchodźców izraelskich i wypuściła ich inną drogą. Nie bała się postawić swojemu własnemu królowi, żeby to uczynić. I ta trzecia grupa, Kościół. W obecnym czasie zbór Boży albo Kościół to są wszyscy wierzący. Czyli jeżeli nawróci się Żyd, taki jak Paweł apostoł, to on, o
owszem, genetycznie co do krwi nadal nazywa swoich dawnych braci według ciała, że są co do krwi jakoś z nim powiązani. Ale sam stał się od strony takiej relacji z Bogiem częścią zboru Bożego, częścią Kościoła. Biblia nie zna takiego terminu jak Żydzi mesjańscy. Któż miałby większe prawo założyć wspólnotę Żydów mesjańskich niż apostoł Paweł, który był Żydem z Żydów i do tego faryzeuszem z faryzeuszy? A on tego nie zrobił. On stał się częścią Kościoła i sługą Kościoła i apostołem pogan. Więc jeżeli mamy dzisiaj takich komediantów różnych, którzy czy to z pogaństwa wywodząc próbują przejąć różne obyczaje żydowskie, czy też wywodząc się z żydostwa próbują powiązać żydostwo z Kościołem, to Bóg w ogóle tego nie uznaje. To nie ma żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym. Albo ktoś wierzy Panu Jezusowi i idzie za Nim całym sercem, albo jest dalej częścią pogan, którzy nie znają Boga, albo częścią ziemskiego takiego ludu, jakim są Izraelici i Judejczycy. Kolejne miejsce to jest Objawienie 19, rozdział 7, werset. I tutaj mamy takie podniosłe słowa licznego tłumu i druga część tej wypowiedzi jest w 7 wersecie: weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Czyli widzimy, że będzie taki moment w historii, kiedy będą te słowa wypowiedziane i to, co było opisane w Efezjan 5:27, że Pan Jezus przysposabia sobie oblubienicę, będzie już dokończone i oblubienica Jego jest już tutaj przedstawiona jako ta, która się przygotowała. Ona jest już przygotowana w tym miejscu, gdy ta pieśń jest śpiewana, czy okrzyk wykrzykiwany. Oczywiście to jest jeszcze przyszłość. To będzie po tym, gdy oblubienica zostanie zabrana do nieba, a mamy to opisane w wielu miejscach Pisma Świętego, między innymi w Ewangelii Jana, 14 rozdział, pierwsze 3 wersety, gdzie Pan Jezus obiecuje, że przyjdzie i weźmie swoich wierzących do siebie, aby gdzie On jest i oni byli, że w domu Ojca Jego wiele jest mieszkań. I co tutaj potem będzie się działo tam u górze w chwale, nie jest tam zbyt dokładnie opisane, natomiast tu już widzimy, że oblubienica Jego jest w momencie, gdy ten okrzyk zostanie wykrzyczany w 19:7, przygotowana. Czyli Pan Jezus ma oblubienicę i Pan Jezus dla tej oblubienicy ma cel. Kolejne miejsce, które także jest Apokalipsa albo Objawienia świętego Jana, 21 rozdział, werset 2. I tutaj jest obraz Kościoła w postaci miasta świętego. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Pan Jezus jest tu nazwany mężem. Czyli te słowa, które powiedział apostoł Paweł, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed nim oblubienicę czystą, są tutaj powiązane z tym, że jest Kościół nazwany oblubienicą dla męża swego.
Także z tego samego rozdziału 9 do 11 wersetu przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Jednoznacznie tu widzimy, że jest powiedziane, że jest to oblubienica, małżonka baranka. Oblubienica nazwana małżonką baranka, a więc mamy już podwójne potwierdzenie. Wcześniej jest wspomniany Pan Jezus jako mąż, a tu jest wspomniana oblubienica jako małżonka. Pełen opis. Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości do tego, że Kościół, że zgromadzenie, że zbór Boży jest oblubienicą Pana Jezusa, to po przeczytaniu tych miejsc moim zdaniem nie ma już takiej możliwości, bo te miejsca mówią jednoznacznie i wskazują na te fakty. I 19 rozdział, 9 werset. Tutaj mamy opisane z kolei z tego objawienia, gdzie jest powiedziane, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Czyli mamy przedstawionego baranka, Pana Jezusa Chrystusa, który ma ucztę weselną, na którą kogoś zaprosił. I że ta uczta się w pewnym czasie w historii odbędzie. Także kolejne miejsce to jest 17 werset z tego rozdziału. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu. To nie tutaj. Jest pomyłka. Co się stało? Aha, przestraszyłem kogoś. Dobrze. Objawienie, 3 rozdział, 21 werset. Jest tutaj powiedziane, że oblubienica ma swoje miejsce w wieczności, albo przynajmniej w momencie, o którym Pan Jezus tutaj mówi w liście do Laodycei. Już powtarzam. Więc mówi o tym 3 rozdział, 21 werset objawienia Jana albo Apokalipsy świętego Jana. Też nazywamy czasami objawienie Jezusa Chrystusa od pierwszych słów tej księgi. I tutaj jest powiedziane przez Pana Jezusa tak, bo to jest list, który on dyktował do zwiastuna zboru w Laodycei, lub też anioła. I 21 werset. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Czyli widzimy jednoznacznie, że oblubienicy miejsce jest koło Pana Jezusa. Tak jak to zresztą powinno być, że oblubienica znajduje najbliższe miejsce Pana Jezusa. I to jest rola, miejsce przygotowane dla Kościoła, dla każdego zbawionego dziecka Bożego, czasu łaski. Dlaczego ja to podkreślam, że czasu łaski? Dlatego, że ci, którzy przed zesłaniem Ducha Świętego opisanym w 2 rozdziale dziejów się nawrócili, nie są częścią Kościoła. Ci, którzy po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła z ziemi nawrócą się na ziemi, też nie będą częścią Kościoła.
Możemy ich nazywać różnie. Czasem są nazywani przyjaciółmi oblubieńca, czasami innymi określeniami. Oczywiście oni także będą raz na zawsze zbawieni, bo zbawienie jest z wiary, niezależnie od uczynków. Jeśli ktoś uwierzył Panu Jezusowi, od momentu, kiedy Adam został wypędzony z Eden, aż do momentu, kiedy będzie sąd Białego Tronu, każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi, ma wieczne zbawienie, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Póki żyje, żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Tak samo najgorszy, najbardziej plugawy grzesznik, gdy uwierzy Jezusowi, ma wieczne zbawienie, niezależne od swoich uczynków, niezależne od swoich grzechów, niezależne od swoich starań. On nie zasłużył na zbawienie. To Jezus zasłużył na jego zbawienie i stał się jego zastępcą. Jeśli ten będzie chciał Pana Jezusa jako swojego zastępcę tutaj uhonorować tym, że uwierzył Jezusowi. I Jezus bez wypominania udziela zbawienia każdemu, kto wierzy. Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, jak to jest? Dlaczego jest piekło? Piekło, czyli miejsce wiecznej kaźni, jezioro ogniste, w którym będą ludzie dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Po co to komu potrzebne? Takie miejsce, gdzie będą torturowani. Czy to się nie kłóci z tym, że Bóg jest miłością? No i musiałem tej odpowiedzieć osobie, że ja tego w ogóle nie rozumiem. Jak człowiek może wybrać takie paskudne miejsce, piekło, na swoją wieczność, zamiast wybrać miłującego Boga? Bo do piekła idą ochotnicy. Do jeziora ognia i siarki, do którego potem piekło zostanie przeniesione, idą ochotnicy. Tam nie będzie nikogo, kto by tam trafił przez przypadek. Tam będą tylko osoby, które świadomie odrzuciły Boga, odrzuciły łaskę. Bo mamy objawione w Słowie Bożym, między innymi w Księdze Hioba, że Bóg do każdego człowieka przemawia chociaż raz w życiu. Jest powiedziane, że Bóg przemawia raz lub dwa do każdej osoby. To jest oczywiście Król Królów. On nie ma obowiązku przemówić nawet ani razu. A mimo to zniża się do każdego indywidualnie człowieka i co najmniej raz do każdego przed jego biologiczną śmiercią przemawia. I oczywiście może być tak, że Bóg, znając serce danego człowieka, wie, że ten jeden raz wystarczy. W Biblii nie mamy opisanego żadnego przypadku, żeby ktoś się nawrócił za drugim razem. Każdy, kto się nawrócił, nawrócił się za pierwszym razem, albo wcale się nie nawrócił. Natomiast Hioba mówi, że takie zdarzenie, gdy Bóg bezpośrednio przemawia do człowieka, zdarza się co najmniej raz w życiu. Czasami dwa, a nawet kawałek dalej jest powiedziane lub troszkę wcześniej, że czasami trzy. Tu nie chodzi o matematykę. Tu bardziej chodzi o to, że tych zdarzeń może i w życiu któregoś człowieka nie będzie dużo. Może będzie to tylko jeden raz. Ale na pewno jest. Nie ma w piekle ani jednego człowieka, który trafiłby tam niechcący. Przez wypadek w pracy. Przez wypadek w dziejach ludzkości. Jeśli człowiek odrzuci poselstwo Boże, to jest porównany przez Słowo Boże do drzewa, które nie wydaje owocu. I ogrodnik słusznie mówi, wytnij je, próżno miejsce zajmuje. I tam w tej przypowieści, do której teraz nawiązałem, jest, że ktoś się wstawia. Obłożę je nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, to wtedy je wytniesz.
I faktycznie łaska poprzedza sąd. Bóg każdemu przynajmniej raz osobiście daje bezpośredni sposób o sobie dać znać. Tak jak dał Abrahamowi, tak jak dał znać Rahab, tak jak znał znać wielu innym poganom, o których czytamy na stronach Pisma Świętego, tak jak dał znać wielu Izraelitom, o których czytamy na kartach Pisma Świętego. Więc Bóg nikogo nie zostawia bez świadectwa. Bóg ma swoje sposoby, aby danego człowieka do siebie przyprowadzić. I jeżeli teraz mamy w Słowie Bożym to wyraźne świadectwo, to jeszcze, skoro powiedziałem już tyle o piekle, to jeszcze jedna uwaga. Bóg nie przygotował piekła dla ludzi. Jest to objawione w wypowiedzi Pana Jezusa, gdy powiedział to do potępionych: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. A więc piekło nie jest w ogóle przez Boga przygotowane dla ludzi. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, tak dalece, że nawet piekło nie było w ogóle przygotowane dla ludzi, tylko dla diabła i jego aniołów. Ale Bóg też nie jest złodziejem. A to oznacza, że Bóg nie może kłamać, Bóg nie może kraść. Jeśli ktoś osobiście oddaje się diabłu jako jego własność, jeżeli ktoś staje się własnością diabelską przez własny ludzki wybór, przez nienawiść do Boga, to diabeł idzie do piekła wraz ze swoimi dobrami. Nie będzie okradziony z ani jednego, który chce z nim iść. I dlatego do tego nieludzkiego miejsca, które jest przygotowane diabłu i jego aniołom, trafią także niektórzy ludzie. Oby jak najmniej. W piśmie mamy kilka osób, o których wiemy na pewno, że poszły do piekła. Między innymi Judasz, który był tak blisko Pana, był przez najlepszego nauczyciela biblijnego uczony przez 3 lata chodzenia po tej ziemi. Miał najlepsze świadectwo. Inni ludzie nie mają takich przywilejów jak Judasz. Bo mój sąsiad to może powiedzieć: a ja miałem w okolicy tylko takiego Grześka. Co to za mizerne świadectwo. I słusznie powie, że przez moje braki łatwiej mu było odrzucić Ewangelię. Ale Judasz takiego czegoś nie miał, takiej wymówki, a mimo to wybrał piekło. Mimo to odrzucił Pana Jezusa i poszedł na miejsce swoje. I ten wspaniały Kościół, o którym Pan Jezus mówi, że jest jego oblubienicą, to jest dowód na to, że Pan Jezus jest oblubieńcem. I Efezjan 5 rozdział, cofniemy się do tego miejsca. Ten Efezjan zawiera troszkę więcej światła na ten temat. I przeczytajmy od 22 rozdziału, wersetu, przepraszam, 5 rozdział Efezjan od 22 wersetu. 5 rozdział Efezjan od 22 wersetu do 32. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała.
Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. W przypowieściach Salomona jest powiedziane, że ten mądry człowiek, który to pisał, nie był w stanie ogarnąć kilku rzeczy. Między innymi nie był w stanie ogarnąć drogi węża na skalę, ale też nie był w stanie ogarnąć obcowania mężczyzny z kobietą. Apostoł Paweł tutaj też kończy to podsumowanie, że to jest tajemnica wielka. I on odnosi to do Chrystusa i Kościoła, czyli do naszego dzisiejszego tematu. Chrystus jest oblubieńcem i ma swoją oblubienicę. I widzimy, że Chrystus jest głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem. Czyli można by powiedzieć, że tu jest nawiązanie do drugiego obrazu, gdzie Kościół jest ciałem Chrystusa, a głową jest sam Chrystus. Czyli jak głowa wykonuje różnego rodzaju rzeczy swoimi członkami, tak samo Chrystus właśnie przez Kościół. Nie mamy tutaj za daleko się co do tego zapędzać. Po pierwsze, z tego wynika jedność głowy i ciała. Bo jeżeli u zdrowego człowieka dokonamy jednej korekty, oddzielimy głowę od ciała, ten człowiek tego nie przeżyje. Tak samo, gdy Kościół jest oddzielony od Chrystusa, to jest to z negatywną konsekwencją dla Kościoła. A niestety Kościół zaczyna być przez niektórych traktowany jako byt niezależny od głowy, co widzieliśmy między innymi w Laodycei, z której dzisiaj czytaliśmy jeden werset, gdzie Chrystus stał poza. Poza, na zewnątrz, nie wpuścili Go. Pukał, aby wejść, ale nie było chętnych, żeby Mu otworzyć. I niestety ku temu zdążają liczni wierzący. I to musimy powiedzieć, że to jest ku naszemu zawstydzeniu, bo dotyczy to prawdziwych dzieci Bożych, które faktycznie są narodzone na nowo, a mimo to nie dają w swoim codziennym życiu działać Chrystusowi. Kościół podlega Chrystusowi. Kościół podlega Chrystusowi. To znaczy, że to my mamy od Chrystusa brać wskazówki, a nie jedynie ograniczać się do dawania wskazówek Chrystusowi. Bo modląc się dajemy wskazówki Chrystusowi. Panie Jezu, zrób to lub tamto. Panie Jezu, zrób to lub tamto. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że zrobiłeś to lub tamto. A czasami tego i dziękuję brakuje, tylko jest Panie Jezu, zrób to i tamto. I to wtedy jest bardzo, bardzo dziwne. Czy wyobrażamy sobie, co by się stało, gdyby nasz organizm tak się zachowywał? Mój palec do głowy. Zrób to lub tamto. Mój nadgarstek do głowy. Zrób to lub tamto. Noga do głowy. Zrób to lub tamto. Głowa do nogi. Idź tam. Nie idzie. Ręka. Zrób, podnieś się. Nie podnosi się. Jak to działa? To w ogóle nie ma żadnego sensu. Dlatego Paweł pokazuje tą jedność Kościoła i Chrystusa od razu tutaj na dwóch płaszczyznach. Czyli relacja oblubienicy z oblubieńcem i relacja głowy z ciałem. I to nie jest przypadek, bo jest powiedziane, że złączy się z żoną swoją mężczyzna i staną się jednym ciałem, stąd to nawiązanie. I dalej. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To nie Kościół wydał samego siebie za Chrystusa. Bo my się czasami
tak zachowujemy, jak to my byśmy Chrystusowi robili łaskę. Że to ja taki jestem wspaniały, ja się nawróciłem, a teraz tutaj proszę bardzo numer konta na benefity, albo tutaj mój schowek na zapełnienie dóbr, albo mój brzuszek na zapełnienie brzuszka. Nie, to tak nie jest właściwe. To Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Po co to zrobił? Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. W jaki sposób się to może odbywać, jeśli chrześcijanie nie czytają Słowa Bożego? Przecież kąpiel wodna przez słowo ma na celu umyć, stąd słowo kąpiel, i ma przeniknąć, dlatego jest porównanie do wody, bo woda wszędzie się wśliźnie. Ale jeżeli wiadro jest puste, bez wody, jeśli z kranu nie leci woda, to nie będzie tego procesu. Nie dojdzie do umycia. Nie będzie żadnego oczyszczenia, nie będzie żadnego uświęcenia. Dlaczego on to chce? Dlaczego oblubieniec chce takiej rzeczy? Aby sam sobie, czyli dla siebie samego, nie dla kogoś innego. On nie robi tego dla świata. On, bo my czasami mamy taką tendencję, że my się zachowujemy tak lub inaczej, aby pozyskać świat. Nie. My nie mamy się zachowywać tak dla brata. Nie mamy się tak zachowywać dla członków rodziny. My nie mamy się zachowywać tak, żeby świat pozyskać, dobre świadectwo w cudzysłowie wydać. My się mamy zachowywać dla Pana w ten sposób. Czyli jest tylko relacja ja i Pan. Kościół i Chrystus. Chrystus i Kościół. Nie ma innych podmiotów. Gdybyśmy sobie wyobrazili małżeństwo, gdzie żona chce ładnie wyglądać dla sąsiada. Czy to byłoby zdrowe? Albo żona chce ładnie wyglądać dla szefa w pracy. To jest, albo dla klientów, szerokie pojęcie. To jest zupełnie nieprawidłowe. Żona ma wyglądać tak, jak wygląda dla swojego męża. I mało tego, na gruncie ekonomii jest zasada taka, że nawet lepiej, żeby się wszystkim innym nie podobała, tylko głównemu adoratorowi. Bo wtedy adorator ma mniejszą konkurencję i może w pełni korzystać z walorów. I to jest idealna sytuacja, gdy żona się podoba tylko mężowi, a wszyscy inni mówią, nigdy bym sobie takiej kobiety nie wziął za żonę. I to jest sytuacja wręcz modelowa. I Kościół taki ma być dla Chrystusa. Żeby diabeł nie chciał tego. Ja bym takiej nie chciał, żeby diabeł powiedział. Żeby świat powiedział, ja bym takiej nie chciał. Tylko żeby Chrystus powiedział, o właśnie jesteś taka, jaka chcę, żebyś była. Aby sam sobie, dla siebie, a to jest bardzo łatwo. Trzeba być tak, jak chce Chrystus. Wtedy świat takiej oblubienicy Chrystusowej nie będzie chciał znać, bo będzie dla niego zbyt święta, zbyt sprawiedliwa, zbyt porządna. W ogóle się z nią nie da pogadać, ona ciągle tylko o Chrystusie mówi. Nie można z nią pożartować, nie można z nią pójść na kręgle, tylko o Chrystusie. Właśnie to jest idealna sytuacja. I aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Święty znaczy oddzielony, oddzielony dla Chrystusa, oddzielony od wszystkich innych. Wszyscy inni nie powinni w ogóle mieć żadnego pożytku z oblubienicy Chrystusa poza jedną rzeczą. Poznajcie Pana Jezusa Chrystusa. I niepokalany, niepobrudzony. I dalej mamy wyraźnie powiedziane, że Chrystus żywi i pielęgnuje Kościół. Dokładnie. Żywność pochodząca od kogoś innego niż od Chrystusa jest dla Kościoła trująca i toksyczna. A co najmniej, przynajmniej bez pożytku.
jeśli nie jest trująca, to tylko zabiera niepotrzebnie czas i wytraca możliwość przyswajania pokarmu od Chrystusa. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. To tylko głowa ma prawo decydować, gdzie, co, jak, ile z żywności trafi do członków ciała. I tutaj jest ta separacja, 31 werset. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Przyjdzie taki czas, gdy te słowa się wypełnią, gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię i weźmie Kościół do siebie i złączy się z Kościołem, tak, że fizycznie, faktycznie, może fizycznie to jest za mocne słowo, bo to będą nowe ciała, które nie do końca jesteśmy uprawnieni powiedzieć, że będą podlegać tym samym fizycznym prawom, jak te nasze stare ciała. Ciało się nam kojarzy z tym, że podlega prawom fizycznym, ale to stare ciało. A skoro Słowo Boże mówi, wszystko stało się nowe, to może w tym wszystko nowe nie ma miejsca na prawa fizyczne. I tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Jeszcze 2 Koryntian, 11 rozdział, który dzisiaj wspomniałem. 11 rozdział, 2 werset. Zabiegam, 2 Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. To jest właśnie to, że ta dziewica, czyli my jako zgromadzenie, mamy być dla Chrystusa dziewicą czystą. I jest to jednoznaczne, że my jesteśmy teraz w stanie zaręczyn, czekamy, aż Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas na wesele. Może to będzie miało miejsce jeszcze dzisiaj. Może dzisiaj oblubieniec przyjdzie i weźmie nas do siebie na wesele. Czy jesteśmy gotowi? Czy też gdyby dzisiaj oblubieniec po nas przyszedł, byśmy sobie pomyśleli, no nie, dziś mi to nie pasuje, może jutro. Dziś mam jeszcze dużo spraw w tym świecie do załatwienia. Oby tak nie było. Rzymian, 7 rozdział, 4 werset. Tutaj jest o należeniu do Chrystusa. 7 rozdział Rzymian, 4 werset. Bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Czyli jest krótko przedstawione, co się wydarzyło z nami jako chrześcijanami. Najpierw jako członkowie czy to korporacji żydowskiej, czy to korporacji pogańskiej, umarliśmy dla zakonu, umarliśmy dla starych zasad tego świata, dla początkowych zasad tego świata, czy to pogańskich zasad, czy też żydowskich zasad. Przez ciało Chrystusowe staliśmy się częścią oblubienicy. Po co? Po to, by należeć do Pana Jezusa Chrystusa, do Tego, który został wzbudzony z martwych. Jest tu wyraźnie wskazane na fakt zmartwychwstania Pana Jezusa. Po co? Po to, żebyśmy owoc wydawali dla świata? Nie. Dla siebie? Nie. Dla Boga. My jesteśmy dzierżawcami winnicy w pewnym sensie i mamy przygotować owoce dla właściciela winnicy. Oczywiście przypowieść o dzierżawcach winnicy odnosi się głównie do Izraela, ale tutaj też kontekst jest nawiązujący do zakonu. Więc co do zasady, w szerszym znaczeniu, my mamy dostarczać owoce nie dla ludzi, nie dla świata, ale dla Boga. Tylko dla Boga. Tylko dla naszego oblubieńca. Także wspomniałem o tej rozmowie z początku Ewangelii Jana. To jest Ewangelia Jana, 3 rozdział, 29 werset. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem.
A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. To powiedział Jan Chrzciciel, o którym było powiedziane, że jest największym ze wszystkich ludzi, ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Zatem on dotyczył, był z poprzedniej, przed kościołem ery. On nie należał do kościoła, ale on się tu pięknie nazwał. On jest oblubieńca przyjacielem. On nie jest częścią kościoła, nie jest częścią oblubienicy. Nie jest z tego powodu widać tutaj jakoś zszokowany tym faktem. Po prostu tak się cieszy, że jest przyjacielem oblubieńca, że mówi: tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Brak jakiejkolwiek zazdrości, ale jednocześnie jest wyraźnie zaznaczona różnica. Święci Starego Testamentu, do których należał Jan Chrzciciel, nie zaliczają się do Kościoła, choć oczywiście oni także umarli w Chrystusie i w czasie pochwycenia także ich ciała będą wzbudzone i żywi będą zabrani na chmury, na powietrze, na spotkanie z Panem, razem z Kościołem. Bo to mamy opisane w 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 13 werset do 17. To jest wyraźnie wskazane, że taka będzie kolejność. My nie wyprzedzimy ich, oni nie wyprzedzą nas, bo na nas poczekają. Razem będziemy zabrani do nieba. A nie chcemy, bracia, to jest 4 rozdział Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 13 werset. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Cóż za przerażające wydarzenie. Tak po ludzku patrząc, nagle się okazuje, że dużo ludzi podnosi się w powietrzu i gdzieś lecą. Przecież jak ja bym coś takiego zobaczył, a nie brałbym w tym udziału jako pochwycony, to bym chyba z przerażenia umarł. Ale to jest dla oblubienicy pociecha, że nastąpi taki moment, kiedy najpierw ci, którzy już zdążyli wcześniej umrzeć w Chrystusie, będą zabrani do nieba, ale razem z nami, ci, którzy jesteśmy częścią Kościoła i Kościół też w tym momencie, albo inaczej, Kościół przede wszystkim będzie zabrany do nieba, a oni przed. To jest podobne do tego, jak były kości jednego z patriarchów zabrane razem z wychodzącym Izraelem z Egiptu. Te kości także, przecież można by powiedzieć, po co ich zabierać, oni tam sobie już leżą w ziemi, nie ma powodu. Ale nie, Bóg niczego na tej przeklętej ziemi, co należało choć do jednego Jego świętego, nie zamierza zostawić, gdy zaczną się sądy Boże spadające na ziemię w czasie wielkiego ucisku. W czasie 7 lat, 70 tygodnia Daniela, gdy zaczną się wylewać czasze gniewu Bożego na ziemię, to te wszystkie pozostałości powierzących już nie będą na ziemi. One będą zabrane i przemienione w powietrze, tak, że będą to już nowe ciała,
a nie będzie ani jednego. Tak, żeby nie zostało nawet kopyto, było powiedziane o Izraelu wychodzącym z Egiptu. Nie pozostanie nawet kopyto. Tak samo po wierzących Chrystusa wszystkich wieków na ziemi nie pozostanie nawet żaden drobiazg. I kolejne miejsce to jest miejsce Mateusza 9:15. I powiedział im Jezus: czy mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. I tutaj mamy wyraźnie pokazane, że Pan Jezus, gdy chodził po tej ziemi, wskazywał na siebie jako oblubieńca. I my go znamy jako naszego narzeczonego, jako kochanka naszej duszy, jako tego, który nas miłuje i który wydał za nas własne życie i zmartwychwstał i siedzi teraz po prawicy Ojca i kiedyś przyjdzie po nas, aby zabrać nas do siebie, gdyż On jako oblubieniec za nami tęskni. Nawet gdy my nie tęsknimy za Panem Jezusem, to Pan Jezus za nami tęskni. I jest to jakże ważna kwestia, która pokazuje, że Pan Jezus jest oblubieńcem. Pan Jezus jednoznacznie jest skazany jako ten, który nie może w żaden sposób zawieść. I te nawiązania obrazowe są przenikające przez całe Pismo Święte. Jesteśmy na każdym miejscu pouczani tego, że Pan Jezus nas miłuje i On traktuje nas jako swoją żonę, jako swoją narzeczoną, po którą niedługo przyjdzie, aby stała się już ta rzecz, która jest opisana w Piśmie jako wesele baranka. I nasze nerki powinny zanikać, tęskniąc za tym, aby Pan Jezus przyszedł po nas. Może stanie się to jeszcze dziś. On wkrótce wraca tu. Czy jesteś gotów go spotkać? On wraca tu. Czy jesteś gotów? Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sola. La 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 la. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z okrzykiem, z głosem Archanioła oraz trąby Bożej, a z nami w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my żyjący pozostawieni razem z Nim porwani będziemy. W obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i na zawsze będziemy z Panem, będziemy z Nim. On za grzechy twoje zmarł. Ostrzegam cię, w sądu dzień wymówki nie będziesz miał. Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sola. La, 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 la. Żadne ucho nie słyszało, rzeczy, które przygotował Pan tym, którzy go słuchają. Więc jeśli będziesz służył Mu i wiernym okażesz się, w stylu nie zazwyczaj.
nasz, gdy Pan wróci tu i ze sobą zabierze Cię. On wraca tu. Czy jesteś gotów go spotkać? On wraca tu. Czy jesteś gotów? Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sam.